jest bardzo ważne, bo chcielibyśmy nie tylko, żeby tutaj ze strony ruchu kontroli wyborów były Państwu przekazywane jakieś informacje czy jakieś szkolenie dotyczące tego właśnie, co nas czeka w drugiej turze, ale w drugiej części chcielibyśmy po prostu, żeby Państwo podzielili się swoimi obserwacjami. Jeśli Państwo macie pytania, a podejrzewam, że na pewno takich pytań jest mnóstwo, a to jest bardzo ważne ze względu na to, że to nagrywamy całe te nasze dzisiejsze spotkanie i to szkolenie, bo chcemy, by jak najwięcej osób w Polsce, które nie mogły dzisiaj do nas dotrzeć, no z prostego powodu, naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni tymi zmaganiami, żeby to można było jak najszybciej opublikować w internecie i żeby po prostu każdy, gdziekolwiek jest, czy on jest jawnym czy tajnym członkiem ruchu kontroli wyborów, czy jest bardzo zaangażowany, czy jest tylko sympatykiem, który po prostu jakoś jest lokalną mafią otoczony, ale będzie próbował jednak coś zrobić, żeby on mógł tego wysłuchać i w związku z tym podjąć takie działania, które w jakiś sposób przynajmniej zminimalizują to fałszerstwo wyborcze. Na początek może taka refleksja, bo jesteśmy w sytuacji, można powiedzieć, takiej, której zdawałoby się nikt nie przewidywał, a jeśli byli tacy nieliczni, to może bardzo nieliczni byli jeszcze w zeszłym roku. Mamy taką sytuację, proszę sięgnąć pamięcią. Jeszcze 3 tygodnie temu przecież ten jedynie słuszny kandydat, na którego mieli zagłosować nawet zmarli i 200% narodu, okazuje się, że zajął 2. miejsce. I proszę Państwa, można powiedzieć, dzięki ruchowi kontroli wyborów, dzięki takiej ogólnonarodowej akcji, sięgającej nie tylko tutaj kraju, ale także przecież zagranicy, dokonaliśmy, a Pan Dziejów poprzez nas dokonał rzeczy, zdawałoby się, niemożliwe. Przecież przypomnijmy sobie jeszcze, nie wiem, styczeń, luty, grudzień. Pamiętamy z Grzegorzem, z Ernestem tutaj wśród nas tu jest, jak biegaliśmy po Warszawie i w ramach właśnie, jako inicjatorzy tego ruchu sprzeciwu wobec fałszowania wyborów, jako inicjator Rzeczowa za Ojczyznę odwiedzaliśmy wielu, wielu ludzi, i byli przekonani, mam zresztą od nich nawet e-maile jeszcze i przecież SMS-y od tych ludzi znanych, którzy pukali się w czoło i mówili nam, biegającym i namawiającym ich do jakiegoś działania, że jest możliwe zwycięstwo, że zwyciężymy, ale trzeba tylko przypilnować tych wyborów. Mówili, to jest niemożliwe, przecież będzie nie tylko klęska, nie tylko będą przegrane wybory te prezydenckie, ale także i listopadowe. I jedyne to, co możemy zrobić, to po prostu po tej klęsce kolejnej pozbierać po prostu to gruzowisko, pozbierać tych ludzi, którzy się tam gdzieś jakoś, że tak powiem, będą jeszcze błąkać, no i wykreować na gruzach PiS-u jakąś nową rzeczywistość. Tak, rzeczywiście taka straszna sytuacja, tak, byliśmy przygnębieni kolejnymi przegranymi, ale chyba to wejście do Państwowej Komisji Wyborczej, to zadziałanie bezpośrednie jakoś nas pobudziło, prawda? Stwierdziliśmy wspólnie w różnych miejscach Polski, że przecież jest możliwe zrobienie czegoś oddolnie i że te nieusuwalne układy mogą się poddać, bo przecież pamiętajmy, nie potrafili przez lata poradzić sobie z leśnymi dziadkami politycy, opozycja,
a okazało się, że nawet garstka ludzi doprowadzić może do czegoś takiego, że oni się seryjnie podali do dymisji. To właśnie był ten zaczyn, to był ten początek. Ale najgorsze, co mogłoby się dzisiaj stać, to to, gdyby ten ruch ponadpartyjny, to co jakby podzieliło różnych ludzi, bo proszę sobie wyobrazić w tym samym, że tak powiem, kotle, w tym samym miejscu, w tym samym, z tym samym celem, osoby, które jeszcze niedawno różniły się tak strasznie, że się obrażały nawzajem w mediach. Na przykład weźmy ruchu obecnego pana Jerzego Targalskiego i pana Grzegorza Brauna, prawda? Okazało się, dzięki, można powiedzieć, no jakiejś łagodności ze strony tego gwaranta, głównie gwaranta tego układu, czyli Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, że oto udaje się nam pogodzić ogień z wodą, udaje nam się pogodzić różnych kandydatów później, prawda, w czasie całej kampanii wyborczej. I to jest jakaś wielka siła i nowa, można powiedzieć, takim brzydkim językiem operując, nowa jakość tego, co się dokonało w Polsce. W jaki sposób trzeba też wyciągnąć wnioski z wyniku tych wyborów? I można powiedzieć śmiało, że ta nowa jakość polega na tym, że naród wyraźnie dał do zrozumienia, że dosyć ma tego partyjniactwa, dosyć ma tych partii politycznych, które kłócą się na jakimś strasznie niskim poziomie, wręcz po prostu siana jest nienawiść jednych przeciwko drugim i to do czego nas nie prowadzi. I teraz ruch kontroli wyborów byłoby bardzo źle, gdyby ruch kontroli wyborów dał się sprowadzić, proszę Państwa, do takiego właśnie poziomu z powrotem patrzenia na to, co jest przed nami, co nas czeka w przyszłości. Gdybyśmy my dali się wpisać w jakąś politykę przejmowania ruchu kontroli wyborów przez którąkolwiek z partii politycznych. Otóż ruch kontroli wyborów, i chciałbym to wyraźnie oświadczyć, nie jest na sprzedaż. Nie pogodzimy się na pewno z tym, by ruch kontroli wyborów stał się jakimś przedmiotem targów dla kariery jakiegokolwiek ugrupowania, dla jakiegokolwiek człowieka. Jeśli udało nam się zainicjować, bo tu jesteśmy w tej sali, w której się przecież to odbyło, prawda, jako Komisja Różańcowa za Ojczyznę, to chcemy nadal być gwarantem tego, że nie będzie żadnego kurczenia ruchem kontroli wyborów, że siłą właśnie ruchu kontroli wyborów jest obecność bardzo wielu opcji, bardzo wielu ugrupowań. I to jest szansa w tym znaczeniu dla nas, dla Polski, by wreszcie wyprowadzić sprawę ojczyzny poza jakieś partykularyzmy, poza jakieś nienawiści, niechęci i urazy. I to jest też dobre przesłanie dla Państwa w tym znaczeniu, że liczymy na to, że ta Państwa praca będzie dalej się skupiała wokół kontroli wyboru, że Państwo będziecie mieli właśnie zaufanie do ruchu kontroli wyboru, że ruch kontroli wyboru nie jest jakimś chwilowym pomysłem na to, żeby po prostu właśnie coś powstało na gruzach jakiegokolwiek z ugrupowań, czy mu się bardziej, czy mniej powiodło w tych wyborach. Chciałbym na koniec tego wstępu takiego jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie, za wolontariat, za to wszystko, co żeście robili,
po prostu w imię ratowania naszej ojczyzny, którą, przypomnę, jeszcze 3 tygodnie temu chcieli zgubić, wmawiając nam, że kandydat jest taki niesłychany, że w pierwszej turze będzie tam miał 70%, później 60%, a później okazało się, że nawet połowy tego po prostu nie ma. Przechodzę w tej chwili do już konkretnie omawiania kwestii związanych z doświadczeniami, jakie żeśmy zdobyli z tą ordynacją wyborczą w tej pierwszej turze. I bardzo proszę, żeby Państwo, jeśli macie jakieś pytania, żebyście je cierpliwie zachowali na koniec. I bardzo liczę na to, że Państwo będziecie te pytania właśnie kierować, tak by można było jak najmocniejszy przekaz pozostawić dla wszystkich pozostałych, których tutaj nie ma, byśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy wygrać tą drugą turę. To jest bardzo ważne, dlatego, bo zauważyłem, jeżdżąc po Polsce, zauważyłem dwie formy, że tak powiem, szkoleń. Jedna forma szkoleń, nawet też i w ramach ruchu kontroli wyborów. Jedna forma szkoleń to forma szkoleń, które ma na celu przekazanie przede wszystkim ducha walki, zaufania w to, że możemy zwyciężyć i przekazanie metod, w jaki sposób Państwo macie się przeciwstawić tym właśnie fałszerstwom. A druga forma, taka po prostu poinformowania o tym, że o 6 godzinie się ma wydarzyć to, a o 7 godzinie tamto. I w gruncie rzeczy z tych szkoleń nic nie wychodzi. Bardzo wiele osób, szczególnie z tych dotychczasowych, można powiedzieć, partii będących na scenie politycznej, no spośród tych właśnie osób szkolonych przychodziły osoby, które mówiły wyraźnie, że wreszcie ruch kontroli wyborów oferuje szkolenia, na których mówi się konkretnie, w jaki sposób przeciwnik dokonuje fałszerstw i w jaki sposób się temu przeciwstawić. Proszę Państwa, zaczynając tutaj, opieram się, proszę Państwa, na tych wytycznych, bo specjalnie je wziąłem, na tych wytycznych, które Państwo macie jako członkowie obwodowych komisji wyborczych, ponieważ najprawdopodobniej są rzeczy, które Państwo mogły umknąć, a które są bardzo istotne z punktu widzenia naszego szkolenia i naszego zwycięstwa, a także na bardzo ważnej fragmencie z prawa wyborczego, który to fragment, od którego do fragmentu omówienia chciałbym zacząć, a dotyczy to bardzo istotnej rzeczy, jak przebiegu tego, co się dzieje z kartami wyborczymi. Otóż, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Kompletny brak kontroli nad kartami wyborczymi. Otóż karty wyborcze drukowane są w jakiejś drukarni. Ta drukarnia jest wybierana, najprawdopodobniej to jest jakiś przetarg ogłaszany. I teraz zdawałoby się, że te karty wyborcze po wydrukowaniu, gdzie już podczas tego drukowania musi być pełna kontrola nad tym procesem, bo szczególnie w takich sytuacjach jak referenda albo właśnie wybór prezydenta, gdzie ta karta obowiązuje jedna karta, jeden wzór w całej Polsce, to można powiedzieć, zagubienie jednej takiej karty, wyciek na zewnątrz, jaki będzie wzór tej karty, na jakim rodzaju papieru, na jakim gatunku papieru i tak dalej, i tak dalej, no, powoduje, że należałoby, można powiedzieć, powtarzać cały proces drukowania. Bo wyobraźmy sobie to w innej sytuacji, gdyby to na przykład dotyczyło matur. I nic tego nizowego gdzieś w jakimś województwie, w jakiejś małej szkole, czy dużej, nieważne, nagle wycieka wzór, na przykład, jak będzie wyglądać matura z matematyki. To jest jasne, że jeśli to by wyciekło w jakiś
jakiejś szkole natychmiast musiałaby być ta matura albo w ogóle powtórzona, albo po prostu byłaby, musiałby być cały zestaw tych pytań jeszcze raz ustalony i wydrukowany. Tymczasem z druka te karty wyborcze wychodzą w ogóle poza wszelką kontrolą. Nawet jak są opakowane w drukarniach, to jak wiemy, a tego doświadczyliśmy właśnie w pierwszej turze, one są po prostu tylko nazwane na bandce, że tam jest około 1500 sztuk. No więc proszę Państwa, jeśli jest około 1500 sztuk, to w tej bandce na przykład drukarnia może przecież na przykład wydrukować i umieścić 1540 sztuk. To też jest około. I teraz ta paczka, która nie jest w żaden sposób zabezpieczona i także dziesiątki innych, a w skali kraju tysiące innych takich paczek, opuszcza te lokalne drukarnie i gdzie te paczki się zatrzymują. Ano proszę Państwa, jak tego żeśmy doświadczyli w pierwszej turze, nie są te paczki dostarczone bezpośrednio do obwodowych komisji wyborczych i natychmiast przeliczane w obecności członków obwodowych komisji wyborczych. Jest po drodze piękny z punktu widzenia fałszowania wyborów przystanek, który jest zupełnie poza kontrolą, mianowicie te paczki lądują w urzędach gmin, w urzędach miast. Czy my, jako członkowie obwodowych komisji wyborczych, byliśmy informowani o tym, kiedy te paczki z drukarni przybędą do urzędów gmin albo miast? Nie. Proszę, jeśli jest ktoś z Państwa, który został powiadomiony, pan, tak? Z jakiego powiatu? Powiat wrocławski. Dokładnie to się odbyło w gminie Kobierzyce, gdzie byłem przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej w Bielana. Zostaliśmy poinformowani, że w środę przed wyborami przyjadą karty i głosowanie, liczenie kart odbyło się nie w piątek, nie w sobotę, czy dokładnie to zazwyczaj było, tylko w środę już też nas. Rozumiem, ale czy pan był obecny przy tym, jak one przyjechały? Oczywiście, że nie. A no właśnie. Okej. Okay. Przynajmniej tutaj w jednym, ale zobaczcie skalę, prawda, zjawiska. Przecież Państwo są tutaj z różnych części Polski. I oto okazuje się, że na tutaj tych kilkadziesiąt osób, które tutaj jest, no może nawet setkę osób, jeden procent z tego wniosek tylko jest jedna osoba, która może potwierdzić, że zostaliście powiadomieni. Tymczasem przecież jest to zupełnie oczywiste, że Państwo powinniście być powiadomieni, a nawet, proszę Państwa, jest w rozdziale 4 z kodeksu wyborczego, artykule 223, napisane: Okręgowa Komisja Wyborcza po zarejestrowaniu list kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisję Wyborczą. Jaki jest ten tryb? To jest uchwała o druku i dostarczenia kart do obwodowych komisji wyborczych i fragment. Punkt 18. Okręgowa Komisja Wyborcza ustali, okręgowa, czyli ta nad wszystkimi obwodami, szczegółowy plan przekazania pozostałego nakładu kart do głosowania wraz z nakładkami obwodów komisjom wyborczym, przyjęty we współdziałaniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, harmonogramie dostarczenia kart do głosowania i nakładek do gmin i miast, a następnie do obwodowych komisji wyborczych. Okręgowa Komisja Wyborcza ustali sposób i terminy odbioru kart do głosowania i nakładek przez osoby upoważnione przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz terminy przekazania kart do głosowania i nakładek poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym. I ostatnie zdanie. O przyjętych ustaleniach należy powiadomić obwodowe komisje wyborcze. Proszę Państwa,
skali całego kraju może właśnie jest tak, że jest 1%, że ten wymóg został spełniony. W większości sytuacji drukarnie dostarczają zupełnie niezabezpieczone niczym karty do głosowania do urzędu gmin. Urzędy gmin, tak jak tutaj to napisane, Okręgowa Komisja Wyborcza i wójtowie powinni Państwa zawiadomić o tym właśnie, jak o całym cyklu, nawet nie o tym, kiedy Wy macie przyjść, żeby je przeliczać, tylko o całym tym cyklu, co się z tymi kartami dzieje. Państwo w związku z tym, jako członkowie wojewódzkich komisji wyborczych, powinniście uczestniczyć w całym tym procesie, mieć nad nim kontrolę. Tymczasem, tak jak mówiłem, jeśli przychodzi paczka, która jest na przykład około, jest opisane około 1500 głosów, 1500 kart, jest w środku 1540, to nawet jeśli się 40 zabierze, jakiś urzędnik zabierze, ale on może zabrać nie tylko 40, on może nawet drugie 40 zabrać, bo 1460 nadal to jest około 1500 kart. Drukarnia może drukować kolejny napad. Oczywiście, nawet drukarnia może oprócz tego, jeśli jest nieuczciwa, może właśnie drukować każdą ilość tych kart, a nawet jeśli byśmy tam byli obecni, to też musielibyśmy przypilnować zniszczenia blach, nie tylko blach, ale w ogóle także i wzorów do głosowania. Ale, że macie Państwo jako obwodowe komisje wyborcze, członkowie obwodowych komisji wyborczych, macie być powiadamiani, to jest tutaj wyraźnie napisane. To jest także umieszczone na stronie stopfałszowaniuwyborów.pl i powinniście Państwo, i ci tutaj Państwo obecni, także ci, którzy będą słuchać tego nagrania, powinniście bezwzględnie domagać się przed drugą turą natychmiastowego powiadomienia, kiedy, w jakim trybie, w jaki sposób będą te karty dostarczane do urzędów, po to, żebyście Państwo byli przy tym i najlepiej od razu doprowadzili do tego, żeby one były przez Was natychmiast przeliczone. Przy czym, co jest bardzo istotne, sposób przechowywania tych kart też musi być uzgodniony zgodnie z prawem wyborczym, musi być uzgodniony przez wójta z obwodowymi komisjami wyborczymi. Nie może to tak wyglądać, jak na przykład to jest w Poznaniu czy w innych tam miastach, że powiadamia się Was odgórnie i stawia przed faktem dokonanym, że karty wyborcze po przeliczeniu będą przechowywane w Urzędzie Miasta w tajnej kancelarii na przykład, do której oczywiście nie Wy macie klucze. Tajną kancelarią najczęściej jest szatnia. I tak, tajną kancelarią najczęściej jest właśnie szatnia, albo nie wiadomo co, bo też nie ma się po prostu na tym kontroli, co akurat tego dnia pan burmistrz albo wójt uznał za tajną kancelarię. Kontrola nad kartami powinna wyglądać w ten sposób, że to pomieszczenie po przeliczeniu, do którego te karty trafiają, powinny klucze do tego pomieszczenia być w Państwa rękach. Nie może być takiej sytuacji też, żeby te klucze przewodniczący oddawał w ręce na przykład pani dyrektor, albo tam wicedyrektor, albo kogoś, który jest członkiem komisji, a który jest na co dzień zatrudniony w tym miejscu, w którym te karty są przechowywane. Ponieważ w tym momencie tracicie także kontrolę nad tymi kartami. I teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze to jedno, że te karty po drodze bez spełnienia tego wymogu, bez powiadamiania Państwa o tych terminach, o tych sposobach, o tych trybie, te karty wyborcze trafiają na dzień, dwa lub nawet na kilka godzin do urzędu, to pamiętajcie, że przecież w tym urzędzie jest inna bardzo pomocna rzecz, która służy do głosowania, czyli pieczęć wyborcza. Co to jest za poroniony pomysł? I teraz oczywiście pod względem fałszowania wyborów właśnie on nie jest poroniony. Jeśli to działało tak o dziesięcioleci, to nie dziwmy się,
że mamy taką, a nie inną sytuację w Polsce, gdzie od dawien dawna w Polsce te wybory są fałszowane i ludzie, którzy absolutnie nie mają legitymacji do tego, by rządzić Polską, te rządy sprawują. W związku z tym, proszę Państwa, to jest rzecz, o której chciałem zacząć, to szkolenie i na którą najbardziej chciałbym na początku zwrócić uwagę. Muszą Państwo odzyskać pełną kontrolę nad tym, jeszcze przed drugą turą, co się dzieje z kartami wyborczymi, gdzie one są, kiedy przybędą do urzędów miast i kto je będzie przeliczał. Dlatego, bo nawet jeśli urzędnicy je wcześniej mają przeliczać, to też jest pytanie, po co w ogóle mają się do tego dotykać. A jeśli mają przeliczać, to wy powinniście tam też od razu być. I możecie przecież właśnie w porozumieniu tego wyraźnie zażądać, że chcecie być przy przeliczaniu tych kart. A jak dostawy są w partiach? Bo może przyjść jedna paczka, później przyjdzie do urzędu jeszcze druga? No tak, ale tutaj jest wyraźnie napisane, macie o tym wszystkim być powiadomieni i nie macie być jak, że tak powiem, ciele, które się na wszystko zgadza, tylko macie po prostu zażądać, bo jesteście podmiotem tego, możecie przecież to oprotestować, możecie przede wszystkim powiadamiać przed okręgową komisję wyborczą, że to jest nieprawidłowość i żądać, by po prostu nie było to w partiach. Ale jeśli tam się uprą, żeby było w partiach, to też mogą zrobić specjalnie, żeby było w partiach, żeby was właśnie zmęczyć, no to niestety trzeba być przy tym odbiorze, który jest odbiorem w partiach. Po prostu musicie się tego domagać. Jeśli te partie, przybywanie tej partii związane jest z to, że przyszła na przykład partia dla takiej, a takiej obwodowej komisji wyborczej, no to nie ma w tym momencie problemu, tak? To w tym momencie niech ta konkretna obwodowa komisja wyborcza będzie akurat przy odbiorze tej partii, tak? A jeśli dla innej, no to ona będzie w innym terminie. Ważne jest to, żeby to skontrolować, żeby po prostu przywrócić to, jaka jest tutaj litera prawa, to Państwu wyraźnie przeczytałem. O przyjętych ustaleniach należy powiadomić obwodowe komisje wyborcze, tak? W związku z tym niedopełnienie tego wymogu, niepowiadomienie obwodowych komisji wyborczych może po prostu skutkować protestem wyborczym, nawet być może jakimś skutecznym protestem wyborczym. Ale proszę pana, jak jest 125 komisji, nie będzie 125 przedstawicieli w Urzędzie Miasta do odbioru, to jak muszą miasta zabezpieczyć 125 komisji? Proszę pani, to jest problem Urzędu Miasta, naprawdę ruch kontroli wyborów nie zastanawia się nad problemami Urzędu Miasta i Państwowej Komisji Wyborczej, tylko my jesteśmy od tego, żeby się troszczyć o nasz interes. Proszę pani, my jesteśmy ruchem kontroli wyborów, a nie ruchem kontroli wyborców. Ale dobrze, to w takim razie w tej chwili się zastanawiamy nad tym, jest dobrze. Dostawa kart wyborczych, przeliczanie tego, budowanie kart wyborczych. Okazuje się, że w końcu zostaniemy wysłani do drukarni i będziemy pilnowali dostawy papieru. Jako ruch mieliśmy przypilnować wyborów na etapie głosowania, liczenia i sumowania wyników. Dobrze, ale czy pan chce, czy ja proponuję naprawdę zostawić na koniec, to czy pan chce, proszę pana, wyciągać jakieś wnioski z pierwszej tury, czy mamy być ludźmi, którzy po prostu w ogóle na doświadczeniach się mamy nie uczyć? No jeśli widzimy, co się dzieje, jeśli mamy refleksję z pierwszej tury, która wyraźnie pokazuje, że jest tutaj dziura i że robią nas kolia, jak widać wyraźnie, zarówno wytyczne mówią o liczeniu głosów, zarówno prawo wyborcze mówi o tym, że to wszystko musi się odbywać w porozumieniu z obwodowymi komisjami wyborczymi, a nie poprzez stawianie obwodowych komisji wyborczych przed faktami dokonanymi, no to my, jako obywatele, chcemy korzystać z tego prawa. I tyle. To jest jasne. Jakakolwiek by nie była ta procedura, ma być pan o tym powiadomiony. Nie może po prostu Urząd Miasta nie powiadomić obwodowej komisji wyborczej o tym, że dostaje karty,
gdzie te karty są zdeponowane, co się z tym wszystkim dzieje. Po prostu to jest zupełnie oczywiste z punktu widzenia zapobiegania fałszerstwom wyborczym. I tyle. Co to jest za sztuka, że Państwo będziecie na końcu tego całego łańcuszka, a po drodze w Urzędzie Miasta na przykład mogą zniknąć karty do głosowania, tak? I tam także jest pieczęć wyborcza. I ta pieczęć wyborcza, proszę Państwa, nie jest zaplombowana gdzieś w jakimś oddzielnym zupełnie miejscu, gdzieś, gdzie trzeba na przykład te plomby zdjąć tylko i wyłącznie w obecności na przykład wszystkich przewodniczących obwodowych komisji wyborczych. I to jest jakaś uroczysta chwila, bo właśnie zbliżają się wybory. Jest też taki moment, w którym nastąpi wydobycie tych pieczęci. Okazuje się, że nie. Nie ma dostęp do pieczęci wyborczej. W każdej chwili ma ten, który jest zainteresowany nawet swojej reelekcji. Bo ta sama pieczęć jest także wykorzystywana do wyborów samorządowych. I to jest po prostu zupełnie elementarne. I teraz my powinniśmy jako Ruch Kontroli Wyborów zastanawiać się nie nad tym, jak mamy usprawiedliwić okręgową komisję wyborczą. Nie mamy się zastanawiać, jak mamy usprawiedliwić urzędy, tylko my mamy się zastanowić, jak zapobiec temu, by do tych kart nie było niepowołanego dostępu. Od tego chociażby na przykład wystarczyłoby, żeby opozycja się tym zajęła. Proszę Państwa, to są wytyczne. Czyli to nie ani Sejm nie musi się zebrać, ani Senat, ani Prezydent, żadnej inicjatywy ustawodawczej. Wystarczyłby nacisk na Państwową Komisję Wyborczą, która musiałaby się zebrać w tym składzie, w jakim się codziennie prawie tam znajduje, musiałaby podjąć uchwałę, na przykład w jaki sposób karty wyborcze mają być drukarnie zabezpieczone. Chociażby na przykład w takiej folii, której po prostu naruszenie byłoby oczywistym, po prostu jasnym, a nie w zwykłych papierowych koszulkach, prawda, które są zaklejone tak, że każdy może je otworzyć, a później pójść nawet do sklepu, jakby mu się nie udało tego otworzyć bezboleśnie, do każdego sklepu papierniczego może pójść i sobie kupić taki sam papier opakowania kampaniowe i też na tym może napisać około 2000, bo nawet tego charakteru pisma nikt nie sprawdzi, czy to drukarz się podpisał, czy ktokolwiek. No. Nawet, proszę Państwa, naklejka na tę paczkę może być wygenerowana z każdego komputera. I takie jest doświadczenie pierwszej tury wyboru. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby Państwu podkreślić, jak ważne jest właśnie w ciągu tego dnia wyborczego pilnowanie urny wyborczej. Bo to, proszę Państwa, jest jedyny sposób, żeby nie wiem nawet ile ciężarówek oni ukradli tych kart wyborczych, to one przecież muszą się w pewnym momencie znaleźć w urnie. W związku z tym, nawet jeśli, proszę Państwa, będzie tak, że nie będziemy mogli tego dopilnować na tym etapie, na tamtym etapie, będziemy znajdować różne usprawiedliwienia, czego to my nie możemy, albo urzędnicy, czego nie możemy zrobić, to przynajmniej tą jedną rzecz na pewno możemy zrobić, mianowicie przez cały dzień wyboru musimy pamiętać, że ta szczelina jest bezwzględnie do upilnowania. Dlatego, bo żeby te karty zostały uwzględnione, to one muszą się znaleźć w urnie. Prawda? W związku z tym wystarczy z naszej strony, nie mówimy o głosowaniu korespondencyjnym, w związku z tym, proszę Państwa, to jest tak istotne z naszego punktu widzenia kontroli ruchu kontroli wyborów i w ogóle ważności tych wyborów. To jest właśnie pilnowanie tej szczeliny. Jeśli odchodzimy na chwilę, naprawdę musi być mąż zaufania i on musi się patrzeć w tą szczelinę urny. Dodatkowo, proszę Państwa, wyraźnie na to pozwala rozdział trzeci wytycznych zadania komisji w dniu wyboru. Urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji mężów zaufania oraz obserwatorów międzynarodowych. Ponadto możliwe jest wyznaczenie jednego członka komisji rotacyjnie, którego zadaniem będzie czuwanie nad urną. W związku z tym mamy tutaj wyraźnie, może było za mało o tym mowy na tych szkoleniach,
mamy tutaj wyraźnie takie zdanie, które jest absolutnie dla nas zielonym światłem i możliwością powołania się na to, że mamy pilnować tej szczeliny. W związku z tym, jeśli jest sytuacja tego rodzaju, że jest bardzo dużo osób przystępujących do nas po to, żebyśmy wydali kartę do głosowania, te osoby zasłaniają nam urnę. Nie jest utrudnianiem pracy komisji, a wręcz przeciwnie, jest zachowaniem odpowiednich do wytycznych. To, że jedna z osób po prostu odejdzie w tym momencie i nawet przewodniczący komisji wyborczej nie jest w stanie do tego zabronić, bo wytycznych jest to wyraźnie zasugerowane, ta osoba odchodzi i mówi, urna nie jest dostatecznie pilnowana, ja w takim razie oddałam się. Będą na przykład tylko dwie osoby wydające karty, co spowoduje, że tego tłumu będzie, że tak powiem, mniej, w związku z tym będzie większa kontrola nad urną wyborczą. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Dlatego, bo jeśli Państwo wezmą pod uwagę taką rzecz, że jeden z kandydatów, który pozostał na polu uchwały, do drugiej tury, przechodząc na drugim miejscu, przegrał raptem, to jest koło ponad 100 tysięcy głosów, to w skali kraju, proszę Państwa, przeliczając to na, bo żeśmy już oczywiście to przeliczyli, to w skali kraju, proszę Państwa, to jest raptem 4,1 karty, 4,1 karty dorzuconej do każdej urny. W związku z tym, nie mówimy tutaj o rzeczach niemożliwych, nie mówimy tutaj o rzeczach bzdurnych, tylko mówimy tutaj o rzeczach fundamentalnych. Jeżeli w drugiej turze nie przypilnujemy tych urn, nie przypilnujemy, proszę Państwa, tych właśnie otworów, do których będzie dosypywane, to w tym momencie po prostu nie będzie zwycięstwa. A poprzez dorzucanie głosów do urn i później dopisywanie podpisów, to jest podstawowy sposób właśnie fałszowania wyborów. I teraz, proszę Państwa, następna rzecz. Opublikowaliśmy na stronach się policzymy, nie przepraszam, nie ma się policzymy, tylko na stronie stopfałszowaniuwyborów.pl opublikowaliśmy bardzo dużo nieprawidłowości właśnie podczas głosowania. I co się okazuje? Częstym sygnałem, który do nas dochodzi, jest to, że przychodzą osoby po godzinie 17 i zastają w kratce, tu gdzie powinni złożyć podpis, jakiś bohomas, jakiś zygzak. Niestety, poza tym, że te osoby nas o tym powiadamiają, nie potrafią zareagować w sytuacji, gdy to jest ewidentny dowód na właśnie fałszerstwo wyborcze. Ono, żeby Państwu zobrazować ten cały mechanizm i że właśnie to jest dowód, to nie jest niczyja pomyłka, tak jak nam się próbuje powiedzieć, że o, ktoś się podpisał w Pana rubryce, my to zaraz opiszemy. Każdy z Państwa wie, siedząc w Komisji Wyborczej, że jeśli w ogóle ludzie przychodzą w większości do głosowania, to przychodzą od rana do obiadu, do godzin obiadowych. I teraz, proszę Państwa, weźmy komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej z dniu wyborów. Okazuje się, że do obiadu, czy tam do godziny 12 jest raptem, w tych wyborach chyba było 14,9. No niech będzie 1, 14,1, czyli jeszcze lepiej, do godziny 12. Do godziny 14, nie wiem czy, bo tutaj... A, czyli zrezygnowali, bo to by było za bardzo właśnie już wskazujące na... Bo to można bardziej obserwować w takim razie na komunikatach z poprzednich wyborów. Z tego wniosek, że oni się zorientowali, że to jest demaskacja dla nich. Więc jeśli, proszę Państwa, do godziny 12 było 14% wyborców, a pod koniec dnia
głównie po 17 następuje gwałtowny wzrost i okazuje się, że jest ile? 49, proszę Państwa, to jest 3 razy tyle, tak? Przecież my siedzimy w komisjach wyborczych. Wiemy, że do wieczora żadne 3 razy tyle nie przychodzi ludzi głosować. Ale co się dzieje, co ma wpływ na frekwencję i na meldunek do Państwowej Komisji Wyborczej? Ano właśnie dopisywanie tych zegzaków. I to jest dowód, jeśli po godzinie 17, a jeszcze mamy dane z poprzednich wyborów, kiedy oni właśnie w okolicy 12, później, jeszcze zaraz podam, nie wiem, 14 czy 15 podawali i to było raptem, nie wiem, 20 parę procent, a tutaj nagle pod wieczór okazuje się cały naród, cała reszta narodu poszła głosować, tak? Po godzinie 17, kiedy już właśnie wiadomo, że naprawdę jacyś zabłąkani ludzie tylko przychodzą już głosować, wtedy po prostu te ekipy, trójki, jak w tych sowieckich, bolszewickich trójkach, prawda, czy czwórki te, które są dogadane, tych ludzi, którzy absolutnie wiedzą, co mają w danym momencie robić, oni na gminie po prostu siedzą i dopisują te właśnie zegzaki. I później jest właśnie gwałtowny wzrost frekwencji, która jest zupełnie niewytłumaczalna, bo to okazuje się, że później jest 3 razy więcej albo nawet więcej osób, które przychodzi do głosowania. To jest też doświadczenie też tej pierwszej tury. To jest wniosek, że te nasze przestrzeganie na szkoleniach, mówiące właśnie o tym, klasycznym sposobie fałszowania wyborów poprzez dorzucanie do urny głosów, to jest właśnie na gminie stosowane i w związku z tym Państwo muszą zwracać uwagę na te nieszczęsne dyżury. Nie zgadzać się w ogóle na dyżury, nie zgadzać się na to, żeby Państwo byli relegowani, że tak powiem, można powiedzieć, z pracy komisji, bo Wam się mówi, tak jak tutaj mieliśmy sygnały z Pomorza, że mówiono, że nie ma trzech, że są tylko 3 krzesła za stołem komisji, w związku z tym nie może więcej osób uczestniczyć w dyżurze. Różne takie głupie chwyty są stosowane, ale właśnie po co? No właśnie po to, żeby była ta trójka czy czwórka osób, do której absolutnie można mieć zaufanie i oni wtedy rżną nas bez, że tak powiem, o, właśnie to ładniejsze, co pani wymyśliła, bo więcej uprzejmie przychodziło. W każdym razie załatwiają nas na cacę, tak to powiedzmy. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo proszę Państwa, właśnie mamy takie doświadczenie i teraz byłoby źle, gdybyśmy jako istoty rozumne z tego doświadczenia nie wyciągali jakichś wniosków. To jest podkreślenie właśnie tego, że te dyżury są największą klęską i największą słabością tego naszego pilnowania wyboru. Proszę Państwa, rodzaj urny. To też jest, proszę Państwa, bardzo ważne, jakiego rodzaju, z czego jest po prostu wykonana urna. Mamy też, i dziwię się, bo były takie problemy zgłaszane i jest to też wytyczny wyraźnie napisane. A chodzi nam o tekturową urnę, ponieważ tekturowa urna, proszę Państwa, to jest ulubiony sposób fałszowania wyborów w gminach podwarszawskich. I zauważyliśmy, że w tej chwili ten sposób podwarszawskich gmin, tego cwaniactwa podwarszawskiego, bo okazuje się, że nie jest tylko warszawskie, ale i podwarszawskie cwaniactwo też występuje coś takiego w przyrodzie. Więc to jest w tej chwili rozplenia się w kraju. Tak zwana tekturowa urna. O co chodzi z tekturową urną? Z tekturową urną chodzi o to, że te skrzydełka, które są tam w środku, a my patrząc z góry tego nie widzimy, pod tym skrzydełkiem jest już upchana odpowiednia ilość właśnie tych kart, już, czyli głosów, bo tam oczywiście już jest ten krzyżyk postawiony przy jedynym słusznym kandydacie.
Mam zdjęcia nawet, proszę Państwa, bodajże to nie wiem, czy to było w każdym razie na tej linii kolejowej w stronę Otwocka, czy to Żabek był, czy jakaś inna komisja. Za dużo tych głosów się znalazło, napęczniała ta tektura, po prostu tego nie wytrzymała, rozwarstwiła się i na zewnątrz wyszły po prostu tam właśnie włożone wcześniej kamy do głosowania. W związku z tym, proszę Państwa, w skali całego kraju nie zgadzamy się na żadne tekturowe urny wyborcze. I mamy do tego absolutnie podstawę, ponieważ znowu jest napisane w tych wytycznych i trzeba te wytyczne w tym miejscu wykorzystywać przeciwko tym bandytom, dlatego, bo po prostu jest taka możliwość. Otóż niedopuszczalne jest użycie jako urny wyborczej przedmiotów, których codzienne przeznaczenie powoduje, że wykorzystanie ich jako urny wyborczej naruszyłoby powagę głosowania. I to jest wystarczające. Nie zgadzamy się po prostu na urnę tekturową, na żadne pudła. Czy na kosze na śmieci. Mam nadzieję, że kosze na śmieci już w ogóle nie było. Bo nie słyszałem, ale był. W mojej komisji. No to trzeba było ujdolić ten kosz na śmieci i założyć na głowę. Bardzo ładnie przykryty biało-czerwoną materię. Nie wolno się, proszę Państwa, na to zgadzać i absolutnie trzeba żądać zmiany tej urny. Jest na to czas, a nawet gdyby nie było czasu, to Państwa to nie obchodzi. Nie obchodzi. W dodatku taką akcję, żeśmy przeprowadzili w kilku takich obwodowych komisjach wyborczych, w których próbowano właśnie wepchnąć tam ten sposób na tekturowe skrzydełka. I w momencie, kiedy tam wiceprzewodniczący, czy nawet przewodniczący w każdym razie absolutnie zażądali zmiany urny, ta urna została wymieniona. Wystarczyło się po prostu tylko postawić. A to jest bardzo ważne, dlatego, bo jak Państwu mówię, to jest sposób już opatentowany. Jeśli okaże się, bo mogą wśród Państwa i wśród tych, którzy słuchać będą tego szkolenia, będą osoby, którym nie uda się jakby zastopować tej urny, to w tym momencie przy otwarciu tej urny należy po prostu ją złożyć i rozłożyć. A jak jest dramat, to trzeba się na taką tekturową urnę przewrócić. No nie ma innej rady. Jeśli widzimy po prostu, że nie ma, my proszę Państwa jesteśmy od tego, żeby walczyć, a nie żeby się zgadzać. W związku z tym, jeśli widzimy po prostu, że nie ma już innej rady, to naprawdę szczególnie Panią radę, Panie takie słabowite mogą być, prawda, zawsze można zemdleć na taką urnę, no i po prostu rzeczywiście już z tej urny żadnego później pożytku nie będzie, no i Pan wójt będzie musiał niestety ją wymienić. Także jesteśmy dzielnym narodem i naprawdę należy w sposób dzielny po prostu się przeciwstawiać temu, jeśli widać po prostu, że nie ma innej rady, nagle możemy zawsze wrażenia zasłabnąć. Proszę Pana, to jest proszę Państwa rozdział, to jest absolutnie początkowy rozdział pierwszy, informacje ogólne. Jest napisane wyraźnie, niedopuszczalne jest użycie jako urny wyborczej przedmiotów, których codzienne przeznaczenie powoduje, że wykorzystanie ich jako urny wyborczej naruszyłoby powagę głosowania. I to jest, proszę Państwa, wystarczające. O, jest już Pan doktor Jerzy z nami, Tarkalski, brawa. Jerzy się zjawił wtedy, kiedy właśnie powiedziałem, że jesteśmy dzielnym narodem. To jest bardzo dzielny uporem. Częstym telefonem, z którym żeśmy się spotykali w trakcie wyborów, to było to, że Państwo do nas dzwoniliście, bo coś się dzieje. My żeśmy Państwu mówili wtedy, proszę się skontaktować z Okręgową Komisją Wyborczą. O, jest pan tutaj właśnie z Fundacji Lex Nostra, to jest Pan, który będą nas bronić właśnie w razie jakichś
jak okazuje się lokalnie jakiś hałomocy jeszcze rządzą, to w tym momencie mamy tutaj fundację, która nas przeciwko hałomotom będzie, że tak powiem, ratować. Także będziemy prosili też o zabranie później głosu. Wracając. Proszę Państwa, jeśli jest informacja, proszę się skontaktować z komisarzem wyborczym. To nie chodzi o tego urzędasa, który jest w gminie, albo miejskiej, albo wiejskiej i który jest wyznaczony przez wójta, bo to jest człowiek wójta i to jest człowiek zatrudniony przez wójta. Tylko jeśli my w poradach albo informacjach na stronie internetowej umieszczamy, że należy się kontaktować z komisarzem wyborczym, to chodzi o okręgową komisję wyborczą, czyli tą nadrzędną, która jest nad całym okręgiem i która nie jest zależna w sposób przynajmniej bezpośredni od widzimisię wójta. I Państwo macie też napisane w punkcie 10 tego wstępu właśnie, że komisja powinna mieć w swojej siedzibie zapewniony dostęp do telefonu oraz znać numery telefonów, pod którymi pełnione będą dyżury członków okręgowej komisji wyborczej oraz dyżury dużej gminy. Czyli jeśli coś się dzieje, to nie dzwonimy do gminy, bo bardzo często jest tak i mamy na to dowody z pierwszej tury, że to, co się dzieje niewłaściwego, dzieje się właśnie ze względu na to, że tak chce gmina, że naruszamy jakieś interesy lokalne. W związku z tym, jeśli alarmujemy, to alarmujemy okręgową komisję wyborczą, komisarza, ale nie tego komisarza politycznego, który jest komisarzem wójta, tylko komisarza, czyli sędziego, który jest sędzią okręgowej komisji wyborczej. I te telefony tam mają być. To nie może być tak, że my chcemy zadzwonić i nie mamy dostępu. Dlatego, bo Państwo w ramach pracy obwodowej komisji wyborczej dostajecie wykaz tych telefonów, gdzie macie dzwonić w razie czego, jeśli coś się dzieje. Następnie. Zwracam Państwu uwagę tym tutaj, co dotyczy tych umów, tego wszystkiego, co absolutnie musi być z Państwem konsultowane jako z obwodową komisją wyborczą, że Państwo macie zapis tego rodzaju. Co do kontroli lokalu wyborczego i na co możecie się powołać, żeby was nie wzywano, nie wiem, w środy, tam jakieś piątki, czy nie wiadomo jakich wczesnych dni, bo i tak będziecie musieli w przeddzień znowu się pojawić. Bo jest wyraźnie napisane w punkcie 11. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku nie mogą być umieszczone hasła, napisy, trafki i tak dalej. Dalej nie jest napisane. Kontroli w tym zakresie komisja, czyli co najmniej 3 osoby, w tym przewodniczący albo wiceprzewodniczący, komisja dokonuje bezpośrednio przed dniem głosowania. W związku z tym, jeśli Państwo się niepotrzebnie umówili, że będziecie coś robić we wtorek, albo w poniedziałek, albo w środę, myśląc, że już się spotkacie dopiero we niedzielę, błąd. Wójt nie dopatrzył i Państwo także nie dopatrzyli tego, że tu jest wyraźnie napisane, bezpośrednio macie skontrolować lokal wyborczy od środka i od zewnątrz. Więc macie tutaj podstawę do tego, żeby zażądać, że spotykacie się, ale w sobotę, a nie żadne wcześniejsze dni, bo i tak musicie się spotkać bezpośrednio, żeby tym czasem waszym nie szafowano. Żeby się także te urzędy nauczyły szacunku do was, jako podmiotu tego całego procesu wyborczego, a nie tych, których oni będą stawiać wobec faktów dokonanych i będą wam bez konsultacji z wami wyznaczać takie czy inne terminy. Jak już to Państwu przeczytałem na początku, nie ma czegoś takiego, że mają coś robić bez konsultacji z wami, narzucając po prostu wam takie czy inne terminy. Tutaj wyraźnie jest taki kluczek, który możecie wykorzystać, że owszem, w takim razie robimy, ale robimy w sobotę, bo tak my chcemy. W
terminie uzgodnionym z wójtem, nie później jednak niż przed dzień głosowania, komisja dokonuje, skontroluje stan wyposażenia lokalu. To też jest kolejny punkt, bo oni będą chcieli, żebyście, no mamy takie sygnały, gdzie na przykład w przedszkolu miało się odbywać głosowanie i mimo tego, że to było w przedszkole, to po odbiór lokalu przyszły te osoby, były wezwane przez wójta w dzień pracy tego przedszkola, weszli do lokalu, a to na dywanie, gdzie wszędzie dzieciarnia, prawda, i tak dalej, nie było zupełnie żadnych warunków do tego, żeby odbiór lokalu następował. To jest po prostu śmieszne, to jest niepoważne. W dodatku, że nawet jeśli z jakichś powodów Państwo byście się zgodzili, to i tak, jak Państwo przeczytali, i tak jesteście zobowiązani do tego, żeby przyjść dzień bezpośrednio przed dniem wyborów. Więc po co marnować czas? Po prostu trzeba wymóc na wójcie, że przychodzicie w przeddzień. I teraz, proszę Państwa, następna rzecz o stwierdzonych brakach, czyli właśnie kwestia związana z służbą, godłem, nie wiem, jakimś tam braku odpowiedniej ilości materiału i tak dalej. O stwierdzonych brakach lub nieprawidłowościach komisja zawiadamia wójta, a następnie sprawdza, czy zostały one usunięte. Więc nie to, że sobie piszemy tam na protokole, że czegoś tam brakuje i że żądamy zmiany i zostawiamy to, po prostu na przykład w Poznaniu, żeby doszło do wymiany tam w jednej z komisji urny właśnie tekturowej na inną, po prostu ta osoba naprzykrzała się na tyle, że swój cel osiągnęła. Przecież właśnie chodzi o to, żebyśmy byli skuteczni. Teraz bardzo rzecz ważna, nowa wytycznych, która też przytłaczającej większości nie została ta norma wypełniona. Otóż czytam, rozdział 2 zadania komisji przed dniem wyborów. Nie później niż 3 dni przed dniem głosowania. Przewodniczący, to podkreślam, przewodniczący, nie wójt, nie sekretarz gminy, tak jak to jest to pierwsze spotkanie, prawda? Przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji i pracy przed dniem głosowania. Chciałem się zapytać, w skali całego kraju, gdzie przewodniczący, czy przewodniczący zwoływali to, czy pan, a gdzie indziej? Bo bardzo często to wygląda w ten sposób, że wójt, i tak jest na początku rzeczywiście, wójt zwołuje to pierwsze spotkanie obwodowej komisji wyborczej, wtedy, kiedy jeszcze nie ma wybranego przewodniczącego i zastępcy, po czym po tym wyborze właśnie przewodniczącego i zastępcy, jakby to przechodzi od razu, że tak powiem, dalsze działania i później od tego spotkania do momentu już przed dzień wyborów przewodniczący w ogóle jest no nieświadom nawet tego, że ma obowiązek. Rozumiem, że u pana taki właśnie, czyli jest sugestia wręcz właśnie jak ominąć to prawo. Tymczasem to jest bardzo ważne prawo ze względu na to, że Państwo wtedy właśnie możecie odizolować się od sytuacji ciągłej presji ze strony urzędu czy gminy i możecie zupełnie spokojnie jako przewodniczący na swoich, że tak powiem, warunkach właśnie zrobić takie spotkanie, gdzie spokojnie po prostu przedstawicie te wszystkie rzeczy, które się mają wydarzyć przed dzień wyborów i w dniu wyborów. To takie spotkanie, oczywiście nie musi być spotkanie, proszę Państwa, na 3 dni i później znowu w sobotę, następny dzień się spotkamy i znowu w niedzielę. To jest napisane tylko, że nie później niż na 3 dni, ale to spotkanie powinno się odbyć ze względu na to, że Państwo wtedy będziecie w stanie rozeznać, z jakim zespołem ludzkim macie do czynienia
i w jaki sposób Państwo będziecie na tym spotkaniu w stanie zbudować swój autorytet. Bo wydaje mi się na przykład, że na drugą kurę, ja już tego nie będę.